Tréner chyba za zadowolony. No, człowiek pompka, nie? Ale napompowany. No. Ja zjeść nie miam, mogę. Miam, miam. Michałki z Polski, o Boże. Ale lubię. To... O Boże. O Jezuniu. Znaczy... Niesamowite. Co się tam dzieje, nie? No. Ale to tak rośnie, nie? To... Nie wiem, więcej ciężaru nie mamy tutaj, co mam robić? Stworzyłeś potwora, to tak masz. Dzień dobry YouTube, a raczej dobry wieczór. Weszliśmy do samochodu razem z Marcinkiem Kamery i Kulturystów wcześnie rano, przed 10. Jest godzina praktycznie 21. Dotarliśmy na miejsce. Otóż rok 2021, 8 dzień września, to prawie ciutkę więcej niż rok temu. To właśnie tu wszystko się zaczęło. To tutaj Roland obiecał, że będziemy mieli doskonałą formę. Tak jak u Ciebie na przykład, ile masz? 47 lat teraz, nie? 47 będę miał, no. Organizm widzę, że nie jest zużyty. Aha. Nie jest wykończony taki, nie? No. I mogę Ci zaproponować współpracę razem cały rok. I możemy spróbować i... Żartujesz? Naprawdę. I wykonamy właśnie razem współpracę, ale musimy tak cały rok razem współpracować. Okej. Okay. I w następnym roku, na jesień, tak? Jesień? No tak, no, teraz, no, bo teraz mamy jesień. Nie. Jesień się to nazywa, tak? Tak, jesień. Herbst. Herbst. No i na jesień pomyślimy i wystartujesz. W formie Rolanda Czurloka. O kurde. Formę. Jestem tuż po zawodach. No i jaka forma była? No była dobra forma. A na Arnolda, bowiem już niedługo Arnold, za 8 dni, więc jestem na konsultacjach u Rolanda Czurloka, mojego trenera. Zobaczymy jutro. Przez ten okres, przez który jechaliśmy, tyłek mnie moja sucha. Moje suche pośladki mnie bolą przez tyle godzin. Posiłki wszystkie zjedzone, prawie wszystkie, bowiem został mi ostatni posiłek do zrobienia. Tam już wołowinka na mnie czeka, patelnia spryskana pomem beztłuszczowym. To będzie dzisiaj mój ostatni posiłek, do tego 30 gram orzechów i 100 gram warzyw. Jutro wstajemy wcześnie rano, jutro konsultacje, jutro trening, omówienie, pozowanie u trenera. Fajnie, że mogłem przyjechać, mimo że to naprawdę w końcówce kosztuje troszeczkę wyrzeczeń i zdrowia, że tak powiem, bo tyle godzin w samochodzie to jest co robić. Ale fajnie, że mogę te kilka dni przed startem u trenera na żywo być, żeby ewentualnie wprowadzić jakie zmiany. O czym będziemy mówić, co będziemy zmieniać i tak dalej. W miarę może uda nam się to przybliżyć w tym odcinku. Także zapraszam na kolejny odcinek konsultacji u Rolanda, a ja zabieram się do robienia ostatniego posiłku. Powiem wam, że już jestem tak głodny, że to się już w głowie nie mieści. Nie jestem przyzwyczajony, muszę trochę zmniejszyć. Zazwyczaj robię w tym moim iFryerze, gdzie zamykam i sprawa jest załatwiona 20 minut, 15. A tak, i właśnie tego unikam w domu. Tak jak tutaj widzicie, akurat może włączę chwilę wentylację. Nie jest za duży hałas? Jest ok? Żeby tutaj to leciało, ale właśnie tego unikam w domu. Wołowina jak to wołowina, ale łosoś czy cokolwiek jest, to smród w całej chałupie. No chyba, że ktoś ma jakieś cudowne wyciągi. To jest ok. Żeby nie marnować, to ja sobie w międzyczasie, prawda, przepłukam ten talerzyk i uszykuję sobie do tego jeszcze, hop, nie będziemy marnować, i uszykuję sobie tutaj pomidorki. Za chwilę jeszcze dorzucimy troszeczkę warzyw wyliczone. Tak nie lubię gotować gdzieś na wyjazdach. Lubię mieć swoje sprzęty, wszystko wiem, jak to chodzi, naostrzone. I tak dalej. Człowiek by musiał z całym ekwipentem jeździć, no wiecie o co chodzi, to wtedy by było dobrze. Ale nie ma co narzekać.
raz, nie zawsze, zawsze, nie wciąż. I tak to właśnie wygląda ten mój ostatni posiłek. Myślę, że tu już ostatni liter wołowiny, może dziś albo jutro będzie ostatni raz. Potem już zostaje tylko kurczak. Te tłuszcze już będą wyrzucone. Akurat, no nie do końca, ale jeżeli chodzi o wołowinę, to tak, ale zostaną orzechy, mus migdałowy. Dobra, mam nadzieję, że się nie otruję, ale to gumowe jakieś wyszło. Pyk, jak będzie szybciej. Okej, okay. Odłożymy. Chwilę niech sobie tutaj jeszcze pochodzi, żeby nie było. To jest tak na tej redukcji, jak kończysz posiłek, obojętnie jaki, i nadal jesteś głodny i czekasz już na następny. Ale w głowie zawsze trzeba mieć, że jedzenie było, jest i będzie. Przyjdzie czas, to się człowiek naje, a teraz jest tylko gdzieś tam elementem prowadzącym do sukcesu. Pojedzone, zjedzone, może raczej zjedzone niż pojedzone. Ostatni posiłek zaliczony. Myślę, że jeszcze dobre pół godzinki, spokojnie kąpiel i lulu, żeby jutro rano być gotowym i robienie kolejnych posiłków na cały dzień. A przy okazji, kilka słów o ostatnim filmie, który pojawił się na kanale 7 Nutrition. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za tak miły i ciepły odbiór tego wszystkiego. Będę miał naprawdę wspaniałą pamiątkę, jeżeli chodzi o te zawody i o ten film, który powstał. Dziękuję wszystkim, którzy się wypowiadali tak ciepło o mnie i za te komentarze. Naprawdę dodają energii, motywacji. Są też komentarze, bo każdy ma prawo wypowiadać się w różny sposób, ma każdy swoją opinię. Także na pewno wszystko czytam i daję, lajkuję, tego nie widać, ale daję łapkę, no bo to nie wiadomo kto, ale naprawdę nie jestem w stanie nawet komuś tam gdzieś odpisać. Każdemu, jechaliśmy dzisiaj w samochodzie, próbowałem się gdzieś dokopać do Instagrama, do tych wszystkich wiadomości. To jest miłe, ale no nie da rady. Tak patrzyłem w tym telefon, że aż mi się po prostu żygać chciało, bo jak jadę, to nie mogę patrzeć w ekran, bo mnie po prostu mdli. Także starałem się odpowiedzieć. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko, za te wszystkie uwagi i za te ciepłe słowa. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Na tą chwilę golnę sobie jeszcze łyczka, jeszcze trochę wody wypiję i tak jak mówiłem wcześniej, kąpiel i spać. No i co, spotykamy się jutro rano. Dobrej nocy. Kolejny dzień, to jest ten dzień, gdzie się wybieramy do Rolanda. Ja już pierwszy posiłek zjadłem. Pozostaje mi uszykować posiłki i potreningowy. Zazwyczaj się on nie różni od tego, jak teraz, jak i inne. Posiłki mam już gotowe. Za chwilę zjem kolejny i pojedziemy sobie na konsultację. Czarów nie ma. Kurczogryż, warzywa, gdzieś tam ukryty jeszcze jest pomidorek. Powiem wam szczerze, że już wczoraj też mówiłem, dzisiaj gotowałem rano kurczaka i ryż. I no tak się przyzwyczaiłem do tych moich sprzętów, że po pierwsze smak, jeżeli jest ryż z ryżowaru, kurczak z tego airfryera, gdzie jest tam soczysty, a taki z patelni, gdzieś tam taki suchy, no powiem wam, że różnica jest kolosalna, ale nie ma co narzekać. Najważniejsze, że wszystko się zgadza, wszystko wyważone, zmierzone, posiłki są gotowe, za chwileczkę sobie zjem ten posiłek, no i czekam na spotkanie trenerem, ocenimy formę, która już niedługo znowu będzie, mam nadzieję, jeszcze lepsza na Arnold Classic, na scenie popracujemy jeszcze nad paroma szczegółami, głodny już jestem. Dobra, jem, spotkamy się już na siłowni u Rolanda, dobra? Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy na siłowni u Rolanda. Za chwilę się tam spotkamy, wejdziemy, pogadamy, ale wiele osób mi się pyta o sekret formy, więc nadszedł czas, żeby wyłożyć karty na stół i powiedzieć, co jest naprawdę sekretem tej formy. Otóż, drodzy Państwo, bardzo duże ilości. Przede wszystkim orężady i oczywiście michałki robią robotę. I to jest sekret ładowania i robienia formy, masy, rzeźby i tak dalej. Nie, oczywiście z przymrużeniem oka
Czekam na konsultację, godzina 11. Mamy jeszcze 10 minut. Równiutko sobie wejdę, ja tu jestem punktualny. I rozpoczniemy zarówno trening dzisiaj barki i triceps zgodnie z planem. Oczywiście jest to trening 8 dni przed weryfikacjami, więc tutaj żadnego szaleństwa nie będzie. No ale zobaczymy, co powie trener. Potem pozowanie, tak jak już mówiłem wczoraj. No co, no zapraszam, zamykamy. Potem zjemy Michałki i wypijemy orężadę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałem do Rolanda, do trenera. No cóż, no trzeba tu podziękować. Witam. Gratulacje. Super było, no. Oj, dobra wszystko robota. Poszło dobrze, no. Dobrą robotę myślę, że zrobiliśmy na tych pierwszych zawodach NPC Mistrzostwa Polski, potem Sutkiewicz Classic. Medale już wszystko poustawiane jest. Roland, cieszę się, że mogę przed Arnoldem, przed kolejnymi zawodami przyjechać osobiście. Bardzo fajnie. Dupa mnie boli od tej podróży, wiesz, bo sucha jest. To trochę było kilometrów, tak. Ustalimy sobie, omówimy sobie, już nie będziemy musieli łączyć się wideo na żywo, to zawsze jest na żywo. Lepiej. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, widzieliście też w tym odcinku, że z Rolandem był cały czas kontakt, nagrywanie. To nie było tak, że tam gdzieś dostałem jakieś kilka wytycznych i sobie rać, tylko cały czas na bieżąco. Wszystko 100% na bieżąco i cały czas byłem pod telefonem, tak jak ma być, nie? Tak jest. Trener zadowolony? Tak, super. No lepiej nie szło. No, zrobiliśmy formę, zrobiliśmy wagę, bo mieliśmy ten limit, nie? Wadze. Bo normalnie tak Fryta by mógł 3 kilo więcej ważyć na podium, ale musieliśmy tam trochę wagi zbić, nie? Zbić, ale myślę, że to też wyszło 3, z plusem na formę. Z plusem na formę, no, ale fajnie było. No, kolejny start, Arnold Classic, 20, już mi się myli, 23 chyba, albo 22, wiem, że w piątek, za tydzień to zrobimy. Od jutra za tydzień, i Olimpia. Dzisiaj zrobimy sobie konsultację, trening barki i triceps, tak jak już mówiłem wcześniej, oczywiście bez żadnego szaleństwa i dźwigania i tak dalej. Nie, to potem posing. Tydzień przed zawodami to nie wolno szanować, bo praca była zrobiona ostatnie 4 miesiące. Tak jest, kardio co drugi dzień jeszcze idzie, wczoraj zrobiłem, więc dzisiaj jestem bez kardio. No. A potem przejdziemy do pokoju narad i tam już ustalimy sobie wszystko, co i jak. Tak. No to co, to lecimy, nie? Lecimy. Tutaj towar z Polski. O Boże, nie! Trochę więcej ci kupiłem, wiesz? Trochę więcej kupiłem, żeby ci starczyło. Ale fajnie. A tu zaraz wyciągniemy te wszystkie trofea. No. Oranżada, no super. No. Czy później sobie przetagujemy? Nie, ja to zaraz przełożę, wiesz? Tak? Dobra. Tak. Ja ci pomogę. Tak. Oranżada, o Jezuniu. Tak się robi formę. Ale dzisiaj będzie wieczór. Co? Dzisiaj będzie wieczór, co? No, ale ładnie. Cyk. Musiałem przesypać w te, bo te pudełka tam były tak? za małe i tu 5 kilo ci kupiłem. O Boże, no to możemy nagrać tutaj. Ja zjeść nie miam, mogę. Miam, miam, Michałki z Polski, o Boże, ale lubię. To smak dzieciństwa, nie? Tak, i tutaj oranżada ulubiona z Polski, tutaj nie idzie kupić, no to dziękuję bardzo, fajnie. Super. Ja się napiję po zawodach. No tak. Te trofea może tam postawimy, co? Tak. Ja wezmę w tym. Tu trenerowi dam tego overalla mojego. No. Pyk. A co? Ale puchary, ja cię. O, cierpimy. I taki to właśnie pierwszy start, pierwsze zawody i takie trofea. Ja już jestem spełniony, ale to jeszcze nie, jeszcze przed nami trochę zawodów. Jeszcze trochę, ale na pierwszy start to się opłaciło, nie? Opłaciło się. Dobry sukces. Dobry sukces, a też myślę, że już teraz te organizm trochę znamy, to też już wiemy też inaczej, jak tam zadziała. Będzie coraz to lepiej. No. Co tu poprawiać, ja nie wiem, ale to już trener wie, co robi, nie? No wiem, wiem, tak, że super. Się poprawimy, no. No pięknie, no. No bardzo musimy ładnie. Pogadać. Ale medale. No. Pa. Super. Ja powiem tak, że po zawodach, no. To zjadłem sobie taką golonę.
żeberka. Oczywiście najpierw to wypiłem 1,5 litra wody na spokojnie. Normalne, dopiero jadłem, to tak. Dopiero gdzieś posiłek zjadłem godzinę, półtorej po zawodach. Cały czas piłem i dopiero później jedzenie. Tak. Zjadłem golonę, zjadłem żeberkę, zjadłem karkówkę, zjadłem rosół i żur. O Boże, same polskie smakołyki. No potem to wypiłem takiego szejka, wróciliśmy do domu i chleba zjadłem sobie z takim paszczycikiem. Chlebek, no. O Boże. Kurde. Wróciłem do domu, to zjadłem słoik bigosu z chlebem, bo do północy mogłem zjeść, ale to tak przelatywało, że nie, że się najadłem, że po prostu mi stało i mi się odbijało. Wchodziło. Tylko po prostu zjadłem, czułem, wchodziło, że jestem pełny, okej. Okay. Chwila, godzina minęła, znowu sobie tam dojadłem, kawałek czekolady. Tak. No i już od poniedziałku, no to już było już. Ale dobrze posłużyło, nie? Bo to musisz trochę, wiesz, tak, organizm potrzebuje, nie? Tak, ta waga teraz dzisiaj, się nie ważyłem, bo nie wziąłem wagi, ale myślę, że jest około 104 kg, 104,5, tak gdzieś będzie, nie? No. Będziemy ten pikwik robić, to i tak będziemy tam. To będzie schodziło, wiadomo. Węglowodany zrobię teraz 3 dni zero, wiesz. Ale ty wiesz, jak to jest, jak to smakuje wszystko, co? Co? Po zawodach też. No jak kiedyś po zawodach, to normalnie to chlebek taki cieplutki, wiesz, ciepły chleb, nie? No. Od piekarza, nie? No. Masełko, nie? I salami na to, albo serek, wiesz, albo. Ci mówię, jak kiedyś taki tost, nie? 500 gram, no? No. To cały naraz jadłem, nie? Cały. Ale zobacz, jak to człowiek, gdzie sobie, to się mieści, nie? I smarowałem Nutella, wiesz, Nutella, no, smarowałem na to, pasztecik smarowałem na to, później ser, taki camembert, wiesz, i wszystko salami, smakuje, nie? Szynka, no i wszystko smakowało. No ty. Ale to nie było wszystko, to 500 gram tego tostu, to naraz jadłem, ale jeszcze więcej, jeszcze potem jeszcze lody jadłem, potem, no, cały czas, jakiś tam rigel, wiesz, jakieś czekoladę, coś takiego, nie? Dla normalnego człowieka to tak, to się zachwycać, nie? A to tak smakuje chleb zwykły z masłem, że to po prostu takie smaki, no, że to się w głowie nie mieści. Ja ci mówię, ten chleb taki normalnie świeży chleb, cieplutki, tylko masełko, już od tylko masełko już, wiesz, no, to już super, nie? No. Jeszcze do tego salami, nie? Albo serek taki, no, rewelacja, albo szynka, taka dobra szyneczka, nie? Roland, wiesz co, idę do toalety, dobra? No, ale dobra. To tylko człowiek takie coś umie, jak to powiedzieć, wyczuć albo wysmakować, który dietę robił. Bo tak jak każdy dzień możesz jeść, co chcesz, to nie jest właśnie to. To masz całkiem inny smak, taką eksplozję, jak jesz, nie? No, wszystko czuć. Czuć, wszystko, normalnie wszystko. A zapachy takie są, że to w piekarni szedłem kiedyś, nie? To cały czas to w piekarni i stałem tam, wiesz, i wąchałem w domu, nawet Nutelę otwarłem, wiesz, i wąchałem Nutelę i znowu zamknąłem. Pomaga, nie? To trochę tak pomaga. Nie, to pomagało, tak. No, Nutelę sobie otwarłem, powąchałem, wiesz, znowu zamknąłem, do piekarni sobie przeszedłem, powąchałem i wychodziłem znowu, wiesz. I tak człowiek musi żyć, tu wąchnąć, tam niuchnąć. I ale nic nie zjadłem poza planem. Oj, to było widać, to widać na zdjęciach, nie? Ja też nic nie zjadłem. Teraz idę jeszcze chwilę się oporządzić i rozpoczynamy trening, a w międzyczasie oczywiście trening będzie w tempie, ale sobie tutaj będziemy różne rzeczy jeszcze omawiać, nie? Tak. Także zostańcie z nami. No. Dawaj! 15. I jeszcze jedno. Super. Jeszcze taką zrobimy na maksa. No. No, ale pierwsze ćwiczenie unoszenie sztangielek, ale też, no. Proszę? Pierwsze ćwiczenie unoszenie sztangielek, ale też mówię, bez szaleństw. Cztery nie. Serie takie. Nie, no jeszcze słuchaj. Jedna została. Jak się taką formę ma, to trzeba, wiesz, uważać, nie? No. Jak masz mało tłuszczu, tam jest taki trochę odwodniony, to szybciutko może być, że jakaś chrup i nie ma. Kontuzja i już po zawodach, nie? No. Chrup i już do lekarza, nie? I przynajmniej 6 tygodni przerwy, nie? Ja już tutaj mówiłem, że Roland właśnie przyszedł też w międzyczasie. Zobaczcie, takiego mam trenera, tylko przypomnę, bo już to powiedziałem, że żebym był uszykowany na drogę, bo na pewno wrócę późno, to ostatni posiłek, żebym nie musiał zjeść o godzinie nie wiem której w domu, to będę miał przyszykowanego tego steka. A już tu w ogóle się nie martwię, czy on będzie, jak on będzie zrobiony, ile będzie gramów, bo tu to już. Żona moja to umie, ja już zadzwoniłem i powiedziałem, że potrzebujemy 300 gram steka i 150 do 200 gram warzywa. No, będzie zrobione. Jeszcze jedna. Wszystko według planu. Nie? Musi być! Tak musi być, nie? O!
Boże! To tu w Niemczech się mówi na to Schulte wie Kanonenkugel. To znaczy barek jak kula z armaty. No. To armaty. Super. O Boże. O Jezuniu. Oj. Potem popozujemy. Ale jak się czujesz, dobrze, tak? Jak się taką formę ma, to ładnie, nie? Co? Rewelacja, nie? Trzeba walczyć na taką formę, nie? Trzeba być twardy. Trzeba mieć cel. Nie wolno na lewo, na prawo. Nie. Tylko cały czas prosto trzeba i do celu pracować. Ściśle ścieżką kroczyć, bo inaczej nie da rady. Inaczej nie masz szans. To nie tak tu tak chorągiewka, pap. Trzeba cały czas do przodu, nie? Nie, to tak jak już ktoś to w amatorach gdzieś tam, albo dla rekreacji okej, okay. Ale jak chce się na scenie chyba wygrywać, no to trzeba wiedzieć, po co to się robi 100%. I czego się chce. I trzeba to, wiesz, lubić. O, trzeba wyciskanie? Taka? Czy no? Taka? Tak. Oj. Trener chyba zadowolony. No, człowiek pompka, nie? Ale napompowany. No. Super. Wiadomo, że jest ochota na większy ciężar, ale zostaniemy i też tak zrobimy powtórzenie lecz. Niesamowite, co się tam dzieje, nie? No. Ale to tak rośnie, nie? To ja, u mnie też tak kiedyś było, nie? No. Jak ja tam startowałem na zawodach, nie? Jak zacząłem pompować, no, za sceną, nie? No. To co, z minuty na minutę się robiłem większy, wiesz? No. A każdy zagląda, co to z Rolandem się robi, nie? No. Bo ja tak umiem mięśnie tak dużo napompować. No, no. Ja mam też podobnie, że tam gdzieś jak normalnie, to tak okej, okay, jeszcze... tak skromnie, wiesz, normalnie przez ja jeszcze sceną, takie wiesz? Duże koszulki noszę, to... Ja tak, ktoś... ubrany, dużo wszystko, nie, tak sobie skromnie siedziałem, wszyscy już pompowali, każdy po pół godziny prędzej już zaczął, nie? No. A ja się tak pod koniec rozebrałem, tak 10 minut przed wyjściem, nie? No. Powoli się rozbierałem, już tam trochę tak pompowałem, nie? Ani dużo ciężarków nie potrzebowałem, nie? No. Tylko tak sobie tu troszkę tak, palę pompek, wiesz? No. Rozciągałem się trochę tak, nie? I rosło wszystko. I rosło i forma była, nie? Ja mam podobnie, że... A później ludzie tak za sceną, nie? O, co to z tym Rolandem się robi, nie? Rośnie, kurwa. No i na scenie, żeby to dobrze wyglądało. Tak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o Boże, 19, 20. O kurde, odłożę już. Ale bomba. Tak lubię. Oj. Nieraz mi mówią na filmach, tak, butlę tlenową mu dajcie, bo dyszy. Bo dyszy, no ale jak się trenuje na normalne ponad 100%, tak, mógłbym odłożyć po 12, a okazało się, że mogłem jeszcze 20. Się do końca, tak. Tak. No. To tak. Jeszcze tył zrobimy barków i przejdziemy sobie do tricepsu. Tak. Super. No, ale jeszcze za mało. Co to? Taka siła. Co się ci te... Co? Z papieru te sztabki. Nie wiem. No, więcej ciężaru nie mamy tutaj. Co mam robić? No, zrobimy 80. No to... Stworzyłeś potwora, to tak masz.
jakoś ten barek trochę wyżej. Tak? Tak, no, tak. Mm. O Boże, zobacz jak to tu jest. Ale wyrzeźbione. Dobra robota, trener. Super, no. Ja tylko się stosuję do wskazówek. Według planu i wszystko poszło tak. Dokładnie, nie? Mam to, to zrób tak, to tak, to tak, to tak. No tak trzeba robię. Wszystko 100%, nie? Tak. Człowiek, taka maszyna, ja nie wiem co tu zrobić. 80 kilo, więc już nie umiem dołożyć. Teraz i 20 powtórzeń. Za głowy, nie? Może zrobimy? Zrobimy sobie za głowy jeszcze, no. Dobrze. Ostatnio milczę, ale trening jest taki w tempie, że nawet nie ma jak oddechu złapać. I jeszcze tu sobie na tej maszynie zrobimy ostatnie ćwiczenie, jedną serię, takie też pompujące, chociaż cały trening jest taki pompujący, że już tak. Ręce same nie ale idzie podnieść. Tego, no bo dobry trening, nie wolno za dużo robić. Musi trening być nie za długi, ale efektywny, nie? I dwa. I jeden. Oh my goodness. O! I tak oto dobrnęliśmy do końca tego treningu. Zapije się, złapie oddech i tak. Popozujemy coś tam. Mhm. Zrobimy mały czek. Choć już ciężko się napiąć, ale nie ma, że ciężko, że to. Jest robota do zrobienia, trzeba ją zrobić. Tak. Nie? Tak. Trzeba walczyć, nie? Nic za darmo umarło. Chyba będę musiał tu swoje zdjęcie przywieźć. No, będziemy... tak zrobimy, no. Jak będzie koniec sezonu, to te najlepsze zdjęcie wybierzemy, nie? No. I tu będzie na galerii, będzie Fitness Workshop zdjęcie z tym, jak się to mówi? Prokart? Nie, co się napisać na tym? A, z podpisem. Nie, dedykacja, tak? Dedykacja. Z dedykacją, tak. Ten do głowy musisz tak trochę wycić, wiesz? Aha. Żeby tak go... A tylko tu ten naprężyć, jak się to pośladek, tak? Aha. No widzisz, żeby to było widać. Jesteśmy już po konsultacjach, ja już jestem wykąpany, chociaż adrenalina cały czas buzuje w żyłach. Czek formy zrobiony, ale to trener się jeszcze tu wypowie na temat formy. Do kitu, nie? No formę... nie no, forma jest no, znakomita. No. Jeszcze musimy... Czekaj, ile kilo musimy zrzucić? 4,5 kilo, no to żaden problem. Szkoda, że tak trzeba zrobić, ale musimy wagę zrobić. Ale forma jest super, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No także ja jestem przeszczęśliwy, że mogłem... Tutaj z tego miejsca no, nie chcę się wyjeżdżać, także jest naprawdę no, szkoda, super. Że to tak króciutko tylko i że, szkoda, że to tak daleko od ty i ja mieszkamy, że tak droga taka daleka. Ale tak zawsze się gdzieś znajdzie czas. Mówię, to prawie rok jak zaczęliśmy współpracę, bo to 8 września, dzisiaj mamy 14 dzień września. To po roku, a zmiany są fenomenalne, nie? No tak jak rok temu mówiłem, że będziemy, zrobimy, nie? Tak, jak trener powiedział, tak się też stało. Zrobiliśmy trening, jeszcze raz to tak podsumuję, zrobiliśmy konsultacje, pozowanie, przeszliśmy sobie do tam check roomu i tam wszystko już ustaliliśmy, co będziemy robić dalej, jeżeli polecę do Anglii, kiedy mam trenować, kiedy mam nie trenować. Jak to ma wszystko wyglądać z weryfikacjami, także wszyściutko wiem jeszcze, i to taka mała uwaga, ja wiem, że wszystko wiem, trener też wie, że ja wiem, ale trener zawsze chce, żebym ja mu jeszcze napisał, żeby on sobie jak klasówkę, nie? Jak sprawdził. Normalne, sprawdził, trzeba, czy ja dobrze zrozumiałem wszystko, co tam jest zapisane, nie? Normalne, tak musi być, 100%. Tak, żeby nie było mowy o żadnej pomyłce. Drodzy Państwo, no to co, no to trzymajcie kciuki. My będziemy z Marcinkiem niedługo w drogę jechać, ale w międzyczasie jeszcze razem zjemy posiłek. Zapraszamy, za niego. Zapraszamy do domu, do nas będzie, no,
stek i... Tak, tu trener zarządził, że teraz sobie zjemy, więc sobie zjemy, bo forma jest naprawdę przednia. Tak, możemy. Obserwujcie, dziękuję jeszcze raz za miłe słowa. O, tu coś brzdynko, jakieś blachy brzdękają. No, ale... ładne blachy. Taki brzdęk to może brzdękać. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za dobre słowo. Trzymajcie kciuki, Arnold Classic już niedługo oczywiście z tego też. Jeżeli nie będzie kamery Seven Nutrition, to na pewno pojawi się materiał, bo wezmę ze sobą kamerkę, także na pewno będzie jakaś zmianka na YouTubie i zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Dziękuję Wam bardzo, trenerowi, chociaż na siedząco, już siłej wymęczonej. No, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, ładnie było. Działamy dalej. Super, dalej walczymy. No. Wiemy, kiedy zakończymy ten sezon, ale to tylko wspomnę i już wiemy, co będziemy robić dalej. Także plany są dalekosiężne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Zdrówka Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do zobaczenia. Cześć Wam.